Siema, mam dzisiaj do przedstawienia fajnego moda, którego znalazłem, który dodaje aż 56 nowych zbroi do gry. Ale najfajniejsze jest to, że te zbroje nie zostały stworzone przez twórcę moda, ale przez samo CD Projekt Red. Ale po prostu nigdy nie trafiły do gry, albo nigdy nie mieliśmy okazji założyć tych zbroi, bo przeznaczone były tylko do noszenia przez NPC-ty. Możecie zostawić suba, jeżeli jesteście tutaj nowi, wpaść na Twitcha, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A my co? Zaczynamy! Mod, który dzisiaj chciałem omówić, nazywa się More Ropes i pobrać go możemy na nexusmods.com. Po tym jak pobierzemy i zainstalujemy moda, w Zamku Królewskim w Wyzimie pojawi się sprzedawca, który będzie miał wszystkie nowe pancerze. Pancerze u sprzedawcy kosztują całkiem dużo, adekwatnie do ich rzadkości i jakości. Raczej jest to tylko fajny mod do pokazania na odcinku, jeżeli faktycznie do zagrania, bo nie zdobywamy niestety tych pancerzy nigdzie indziej, niżeli właśnie u tej sprzedawczyni. Co troszeczkę smutne, ale jednocześnie dla mnie dobre. No bo jednak nie musiałem biegać po całej mapie, próbując te wszystkie pancerze skolekcjonować. Model i ubiór tej sprzedawczyni też w sumie pierwszy raz widzę. Nie wiem, czy został on stworzony na potrzeby tego moda, czy przywrócony. Żadnej informacji na ten temat w opisie moda nie znajdziemy. Mod nie dodaje nic innego oprócz tych pancerzy. Także przygotujcie się na jeden wielki odcinek dosłownie z pokazu mody. Jazda! Witaj. Witaj. Pierwszy przywrócony pancerz. Chociaż właściwie to szata. Szata szlachcica. Myślę, że nie będę się bawił w pokazywanie statystyk tych szat. I miejcie też na uwadze, że do większości używałem jakichś randomowych spodni i butów. No nie jest to zdecydowanie pancerz, który Geralt nosiłby do walki z potworami. Ale zamiast szaty, którą oryginalnie mamy w dodatku serca z kamienia na weselu, gdzie udajemy się z Szani, myślę, żeby się nadał. O ile się nie mylę, tą szatę możemy tylko oryginalnie zauważyć na modelu Witolda von Everetz. I to też widzimy ją w takiej postaci duchowej, także nie mamy nawet okazji się jej przyjrzeć. Stylem przypomina szlacheckie odzienia staropolskie, no i w sumie więcej do dodania nie mam. Zostajemy przy tematyce szlachty i kolejne ubranie to ubranie arystokraty. Wyglądem przypomina bardzo to poprzednie, jednak z tą różnicą, że jednak faktycznie widać, że jest ono bogaciej zdobione i zapewne droższe. Oryginalnie należy oczywiście do Olgierda z rodu Everetzów. Zostajemy przy tematyce szlachciców i kolejne odzienie to odzienie nilfgaardzkiego szlachcica, które oryginalnie w grze nosi oczywiście Emhyr. Nic dodać, nic ująć. Kolejne odzienie to odzienie elfiego szlachcica, które to oryginalnie nosi Gaels. Wygląda schludnie i jest to odzienie, które jak zresztą wszystkie niestety, nigdzie nie możemy podnieść ani kupić. A CD Projekt Red mogło je delikatnie, kolorystycznie zmienić i umożliwić podniesienie takiego odzienia, kiedy udajemy się do świata elfów. Z pewnością całkiem nieźle by się prezentowało na przykład w Corvo Bianco. Mi się podoba, nawet powiem, że jest nie z tej ziemi, bo jest z innej planety. Kumacie. Zostając w tematyce elfów odzienia Valaha, czyli elficki strój podróżnika. Myślę, że nazwa pasuje. Za to może nie do końca pasuje Geraltowi ten strój. Ale tak samo jak w przypadku Gelsa i właściwie wszystkich tych szat, uważam, że powinna być ta szata dodana do gry i możliwa do podniesienia gdzieś w skrzyni w innym świecie. Chociaż w istocie dziwnie Geralt w tym wygląda. Myślę, że warto tutaj powiedzieć, że w miarę jedzenia będę pokazywać coraz to lepsze pancerze. Jak pancerze wiedźmińskie, które nie trafiły do gry. Albo pancerze z Wiedźmina drugiego. Bo i takowe się tutaj znajdują. Dalej mamy po prostu czarny płaszcz, oryginalnie noszony przez Dedlafa, w dodatku krew i wino. Nie jest to jakoś bardzo charakterystyczny strój, przynajmniej nie tak jak Regisa, więc myślę, że spokojnie mógłby występować w grze u któregoś ze sprzedawców. Tak jak na przykład możemy kupić strój Ewalda Borsodiego z dodatku serca z kamienia. Następnie mamy przeszywanicę pancerną. Nie mam pojęcia, dlaczego oryginalnie nie możemy zdobyć nigdzie tego pancerza. Zwykły armor. Płaszcz Regisa też mógłby trafić do gry. Wystarczyło go tak naprawdę delikatnie przerobić, usunąć te znaki wampirów, zmienić kolor i od co mielibyśmy zwykły, lekki armor. Tropicielska kurtka. Tak jak to często mówię, nie pamiętam za bardzo Wiedźmina 2 i zdecydowanie będziemy musieli go sobie przypomnieć. To co w Wiedźminie 2 było, mam wrażenie, charakterystyczne, to właśnie takie przeszywanice. Czy jak to się tam nazywa? O to mi chodzi jak coś. I właśnie takie dziwne, krótkie pancerze. Okolcowany pancerz wiedźmiński.
Oczywiście taki nosi Eskel w Wiedźminie 3. To akurat jakoś rozumiem, że nie możemy go posiadać. Wygląda na to, że pancerz Eskela to po prostu przerobiony pancerz rynsztunku Szkoły Wilka. Pewnie przerobił go w swój sposób. Dodał jakieś kolce, więc dziwne by było, gdybyśmy mogli jakoś zdobyć ten pancerz. Za to, tak jak mówię, mamy bardzo podobny. I wzmocniona skórzana wiedźmińska kurtka. Czyli oczywiście pancerz, który ma na sobie Lambert. Swoją drogą dopiero teraz zauważyłem, że to wygląda jak rynsztunek Szkoły Wilka. Tylko dodatkowo wzmocniony. I oprócz jakichś fikuśnych talerzy po bokach, na ten pancerz założona została dodatkowa kurtka. Często wiedźmini starali się ulepszać swoje pancerze i udoskonalać je, lub tworzyć ich inne wersje. Nie znam genezy pancerza Lamberta, może gdzieś to jest wytłumaczone w Wiedźminie 1 albo w książkach, ale tak jak mówię, wygląda mi to po prostu jak przerobiony pancerz Szkoły Wilka. Swoją drogą mega ładnie wygląda ten pancerz, jak napada na niego deszcz. Siema, tu ja z przyszłości. Muszę wam przerwać, bo w trakcie montowania tego odcinka postanowiłem troszeczkę poszukać informacji na temat tych pancerzy Eskela, jak i Lamberta. No i oprócz tego, że są one faktycznie bardzo podobne do tego wiedźmińskiego rynsztunku Szkoły Wilka, to po prostu można je zakupić w Wiedźminie 2. I tak jak wam teraz pokazuję, się prezentowały w Wiedźminie 2, a tak prezentują się w Wiedźminie 3. The Ark Ruadhri. Na pewno to źle przeczytałem, czyli pancerz w sumie dzikiego gonu, bo oni się tak nazywali. Pancerz ten występował w Wiedźminie 2, tak jak mówiłem, ta charakterystyczna przepaska i torba, od razu widać. W sumie mega ładny ten pancerz. Jest to chyba dobry moment, żeby skombować ten pancerz z kapturami, bo i takowe od teraz tam u tej sprzedawczyni można kupić. Co uważam, że jest chyba najlepsze z tego wszystkiego. Bo to jednak bieganie w tym samym odzieniu co Gaels, albo Regis, no faktycznie wygląda dziwnie, a kaptury wyglądają mega. I uważam, że powinny być dostępne do kupienia w Wiedźminie. W połączeniu z tym pancerzem wygląda to absolutnie nieziemsko. Geralt wygląda tutaj na takiego szefa, że to jest szok. Armor Astrogarusa, należący do Astrogarusa, również z Wiedźmina 2. Maga takiego. Wygląda to w sumie na jakiś pancerz maga. Taka okurtka, nie będę też omawiał każdego pancerza, ten po prostu z Wiedźmina 2. Ofirska szata maga, należała do maga, który zaatakował nas jak uciekaliśmy ze statku, który rozbił pan lusterko. W sumie po zabiciu tego maga mogli po prostu dać nam możliwość podniesienia tej zbroi z jego ciała. Dwie nilfgaardzkie zbroje i teraz mocne, bo pancerz dzikiego gonu. Twórcy albo moda, albo twórcy gry mogli dać w sumie taki pancerz do podniesienia w jakimś miejscu. Nie widzę powodu, czemu nie, a jest on dość unikalny. I Geralt naprawdę mocarnie wygląda w tym pancerzu. Właśnie problem tych wszystkich modów z pancerzami jest taki, że można je kupić w jakimś jednym miejscu. A wydaje mi się, że nie trudno jest po prostu dodać te pancerze do podniesienia w jakichś miejscach, albo dać tylko jeden pancerz jednemu sprzedawcowi, kupcowi, drugi do drugiego i tak dalej. Niby wtedy nie mógłbyś się nimi cieszyć, tak jak ja teraz, ale generalnie jakby ktoś zainstalował moda i przechodził sobie giereczkę, to dałoby mu coś takiego nowego, świeży oddech do gierki. I do tego dzikiego gonu też możemy założyć jakąś maskę. Mask jest całkiem sporo. Można założyć nawet tą Imerita? Można założyć nawet tą Imerita czy Eredina. Co też by było fajne, gdybyśmy mogli po prostu podnieść te maski. Właśnie Imerifa, tego gościa, albo Eredina. Po prostu po tym, jak go pokonaliśmy. I teraz, żeby też nie przedłużać, pokażę wam kilka pancerzy naraz. I przejdziemy, myślę, do najbardziej ikonicznych pancerzy, które zostawiłem na sam koniec. Blue Stripes Combat Jacket, czyli oczywiście pancerz z Wiedźmina 2. Dla mnie bardzo ikoniczny, bo to właśnie grałem z tym pancerzem kiedyś na odcinku 5 lat temu, który nagrywałem z wściekłości. Po tym jak 40 raz umarłem, rozwaliłem sobie słuchawki. No przecież ginę! No nie! Nie! Także zapamiętałem ten pancerz bardzo, ale to bardzo dobrze. Czarny strój Szkoły Żmii. Nie dziwię się, że akurat on nie trafił do gry, bo przecież ten oryginalny możemy po prostu przefarbować na czarno. I wtedy będzie to wyglądać praktycznie tak samo.
i na końcu wiedźmiński pancerz szkoły Kruka, który już kiedyś pokazywałem wam w tym odcinku. Możecie sobie zobaczyć cały odcinek klikając w prawy górny róg. I do tego założyć możemy też pelerynę, która prezentuje się jak dla mnie naprawdę fajnie. Osobiście uwielbiam tą pelerynę. Gdyby oryginalnie była dostępna w grze, przekonany jestem, że używałbym jej naprawdę często. Wbijajcie na Twitcha, zostawcie tam obserwajkę, zostawcie suba, jeżeli jesteście tutaj nowi, a my widzimy się w następnym. Do zobaczenia.